Na relacje i transmisje z tegorocznego 41. rajdu świdnickiego Krause zapraszają. Zakład blacharsko-lakierniczy Marka Satały to rzetelność i wysoka jakość za rozsądną cenę. Oferujemy prace blacharskie z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń, lakierowanie przy zastosowaniu najnowszych technologii, użycie materiałów najwyższej jakości, samochody zastępcze na czas naprawy, rozliczenia bezgotówkowe, gwarancje na wykonane usługi, ale przede wszystkim szybkość realizacji zleceń i terminowość. Zapamiętaj ten adres: Świdnica, ulica Strzelińska 35. Blacharstwo-lakiernictwo Marek Satała. Belpol, największy w Polsce dystrybutor podłóg i drzwi. Wyjątkowe wzornictwo, najwyższa jakość za korzystne ceny. Belpol, Świdnica, ulica Strzelińska, jest sponsorem relacji z tegorocznego 41. rajdu świdnickiego Krause. Świdnica Spacerowa 1. Warsztat samochodowy z długoletnią tradycją. Specjalizuje się w naprawach starych i montażu nowych tłumików wszystkich typów aut. Ten warsztat kocha samochody. Jest patronem relacji z 41. rajdu świdnickiego Krause. A rzeźnia u Uli i Haliny jak była, tak jest. Oparła się zmianom, a kryzysowi się nie poddaje. To dzięki pani Uli, która dba o wyroby najwyższej jakości i ceni zdanie klienta. Wciąż można zmieniać asortyment na inny. Dlatego zapraszamy raz w miesiącu na degustację do naszego sklepu, aby nasz sklep stał się waszym sklepem. Sponsorem relacji rajdu jest sklep Urszuli Podeszwy ze Świdnicy. Centrum Napraw Powypadkowych AS Centrum świadczy usługi w zakresie prac blacharsko-lakierniczych i holowania samochodów. Naprawiamy wykorzystując nowoczesne urządzenia i materiały najwyższej jakości. Salon Śnieżka, sponsor transmisji i relacji 41. Świdnickiego Rajdu Krause, od 20 lat na naszym rynku. Oferuje bogaty wybór farb, systemy dekoracyjne, lakiery, tynki i ocieplenia, wykładziny PCV, a nade wszystko fachowe doradztwo. Przyjdź, negocjuj ceny. Od maja zapraszamy do udziału w konkursach z nagrodami. Salon Śnieżka, Świdnica, ulica Hucarska 9. Serdecznie zapraszam. Jak się Państwu będzie podobał przejazd Andrzeja Gobera i Krzysztofa Gemorysa? Oni właśnie przed nami. To, proszę Państwa, kierowca legendarny. Kierowca legendarny, który wrócił do motorsportu, jak sam powiedział, wrócił dlatego, że lekarz zalecił mu uprawianie więcej sportu, a że kocha rajdy samochodowe, to Andrzej Koper, wielokrotny mistrz Polski, wybrał właśnie rajdy. Ciekawy wybór. No tak, tutaj z rozrzewnieniem wspominam czasy, lata 80., jeżeli chodzi o polski sport motorowy, o rajdy samochodowe. Pan Andrzej bardzo mocno rywalizował na trasach z nieodżałowanym Marianem Bublewiczem. To byli dwaj rywale, którzy rajd albo jeden wygrywał, albo drugi. No i tutaj znamy historię rajdów Elmot, w których walczyli dosłownie o sekundy. Dwoma różnymi samochodami o różnej specyfikacji i pan Andrzej dawał radę i wygrywał. I niesamowity, proszę Państwa, start Maćka Oleksowicza. Maciek Oleksowicz z Michałem Kuśnierzem. Maciek Oleksowicz to kierowca powracający na trasy rajdowych samochodowych mistrzostw Polski z rajdowych mistrzostw świata. Niesamowite doświadczenie zdobyte za granicą, w rajdach także europejskich. Widać, że aż pali się do jazdy, i świetny również samochód, świetnie przygotowany samochód. Myślę, że ten kierowca może być takim być może czarnym koniem tych zawodów.
Tak, kibice liczą tutaj, że pokaże to, czego nauczył się w Mistrzostwach Europy, że będzie poziomem swoim dorównywał czołówce w sprzęcie, powiedzmy, mniej, chociaż to już teraz jest najwyższa półka, jeżeli chodzi o sport motorowy. Natomiast tutaj myślę, że dużo jest w tym, że chcę pokazać, że jednak nawet wypadek na testach, który miał, nie spowodował tego, że nie wiem, wystraszył się trasy, czy powiedzmy jakoś ma respekt do niej większy. Dokładnie tak, przed nami Jarosław Kołtun. Dosyć widowiskowo ten środkowy fragment ronda pokonany, no i strzela ten samochód, ale po raz kolejny mówimy, proszę się nie martwić, to są dobre oznaki, to znaczy, że ten samochód żyje, że ten samochód pracuje i że ten samochód chce dawać z siebie jak najwięcej. Przed nami Łukasz Habaj, Mitsubishi Lancer Evo 9, kierowca zaliczany do grona faworytów. Myślimy, że będzie walczył o podium w 41. Radzie Świdnickim Krasie, czyli pierwszej rundzie Lotos Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Przepiękny również samochód, przepiękne malowanie, takie można powiedzieć z dużą klasą. Tak, oglądaliśmy go tutaj przed badaniem technicznym, jest naprawdę dopracowany w najmniejszym szczególe, zresztą Mitsubishi daje takie możliwości, że jeżeli ktoś ma pojęcie o tym, jak auto przygotować, to może naprawdę piękne dzieło sztuki. To również bardzo głośny samochód. Łukasz pojechał tutaj, myślę, z taką, można powiedzieć, no, perfekcją dosyć dużą. Przed nami Maciek Rzeźnik. Maciek Rzeźnik, jak znam życie, to pojedzie ten zakręt bokiem. Co sądzisz, Jarku, o tym? No tak, wszyscy na to liczą, że będzie bardzo widowiskowo. Zresztą Macieja znamy z takiej jazdy naprawdę z wielką fantazją. Można powiedzieć, że to jest nawiązanie do starych czasów, gdzie bardziej liczyło się to, co człowiek, powiedzmy, myśli o danej jeździe, a nie o tym, jaki czas będzie na mecie. Dokładnie tak, i Maciej Rzeźnik no, jest kierowcą, który potrafi znaleźć taki odpowiedni balans pomiędzy, proszę Państwa, szybkością a widowiskowością. No i chwałę mu za to. Zobaczymy, jak pokona ten pierwszy fragment trasy. To jest to, można powiedzieć, to jest to. Duża agresja w jeździe, ale także niesamowite opanowanie samochodu. On wie co robi i myślę, że ma nad tym pełną kontrolę. Tak, krawężniki nie są mu obce i nie boi się ich, jak widać, co daje później efekt wymierny w postaci pięknych zdjęć i nagrań wideo, które robią kibice zgromadzeni przy trasie. Dokładnie tak, a tych kibiców jest bardzo, bardzo wielu i mieliśmy okazję zaobserwować to ze środka jeszcze przed przejazdem zawodników. To buduje, prawda? Bardzo mocno. Tak, to jest sprawa, która bardzo napędza całą rywalizację, jeżeli chodzi o rajdy samochodowe i daje napęd do kolejnych osiągnięć. A przed nami Tomasz Kuchar. Tomek Kuchar, powracający z takiego czasu spędzonego w Subaru imprezie, powracający do samochodu Super 2000, do samochodu agrupowego, do takiego samochodu, który jest bardzo agresywny i wymaga również sporo agresji od kierowcy, od zawodników. Myślę, że to będzie dobry rajd dla Tomka. Przypominamy, że Tomek wygrał rajd świdnicki w 2010 roku. Myślę, że byłby w stanie również zrobić być może w tym roku. Tak, no przypominam, że Tomek był kiedyś kierowcą fabrycznym Hyundai'a, startował w Mistrzostwach Świata i pamięta czasy jeszcze, w których startowały samochody WRC. I jak gdyby po tym doświadczeniu te samochody S2000 nie są dla niego tajemnicą. A przed nami Wojtek Huchała i Kamil Heller. Właśnie przemknęli koło naszego stanowiska. To załoga, która
Myślę, że na pewno, raczej na 100% będzie się liczyć w walce o podium, a być może o zwycięstwo w tym rajdzie. Załoga z dużym doświadczeniem, pomimo wciąż, prawda, można powiedzieć, młodego wieku, załoga, która reprezentuje Subaru w Polsce, załoga, która robi to, myślę, całkiem dobrze i na pewno walczyć będzie z takimi zawodnikami jak Michał Bębenek i Grzegorz Bębenek, wychowankami nieodżałowanego Janusza Kuliga. Tak, dobrze, że wspomniałeś tutaj o Januszu, bo był on także promotorem młodych zawodników. Wtedy właśnie bracia Bębenkowie zaczynali swoje starty i on ich objął kuratelą swoją. Natomiast jeżeli chodzi o Wojtka Kupałę, jest on idolem młodszych kierowców. A to był Grzesiek Grzy, proszę Państwa, który tak dosyć nerwowo, dosyć szarpał tym samochodem, jakby chciał pojechać widowiskowo, a nie do końca się na to mógł zdecydować. Być może przestraszył się, że jest nieco ślisko, a na pewno jest ślisko na tej próbie, co dopiero, jeżeli pojadą w stronę kostek, które mamy chociażby przy Banku Zachodnim, tam naprawdę można się zaskoczyć, prawda? No tak, ale jeżeli chodzi akurat o Grześka, to podejrzewam, że początek odcinka potraktował jako test dla opon, jak będą trzymać, natomiast dalszą część już trasy pokona pół na pół, widowiskowo i efektywnie. Widowiskowo i efektywnie, tak żeby być na mecie, a ciekawi nas czas, który mogą uzyskać. A proszę Państwa, sprawdzamy czasy kolejnych załóg. Michał Bębenek już przejechał, dobry przejazd, czysty przejazd, a przypominam, że to pierwszy start tej załogi w tym samochodzie, a przed nami Kajetanowicz, absolutny faworyt tego rajdu, faworyt także tegorocznych mistrzostw, kierowca niepokonany od wielu lat w Polsce. Czy myślisz, że ktoś może dać mu radę na tym rajdzie? Znaczy ja uważam, że on ma tak pootwierane różne przestrzenie pozamykane dla niektórych kierowców, że to jest jego przewaga nad resztą stawki i tak jak wcześniej powiedziałem, jest on moim faworytem number one. No zobaczmy, jak wyjdzie mu ten start, jak wyjdzie mu ten początkowy właśnie fragment trasy. Bardzo dużo kibiców przy trasie i także członkowie zespołu także Kajetana Kajetnowicza. I już, proszę Państwa, startuje. Niesamowita precyzja w jeździe i teraz myślę, że będziemy mogli obserwować czasy, proszę Państwa, poszczególnych załóg. Będziemy mogli zobaczyć, jak te czasy będą się kształtować i za chwilkę te czasy będziemy Państwu mogli przedstawić. Czasy, jeżeli chodzi o czołówkę, proszę Państwa. Wiemy już, przed chwilką wyruszył właśnie Kajetan Kajetanowicz z numerem 1 na trasę. Mamy, proszę Państwa, czas załogi numer 4. Załoga numer 4 to Wojtek Huchała. Oni uzyskali czas 2 minuty 23 sekundy. Czekamy na trójkę, dwójkę i na jedynkę. Jest trójka. Trójka, proszę Państwa, czyli Grzesiek Grzyb, 2 minuty 36 sekund. 2 minuty 36 sekund to, proszę Państwa, dosyć dobry czas, ale czy wystarczy na czołówkę na tym odcinku specjalnym? To może się okazać trudne. 2 minuty 36 sekund, przypominamy, proszę Państwa. Zaraz zobaczymy, proszę Państwa, czasy kolejnych załóg. 2 minuty 36 sekund to czas Grzegorza Grzyba. Jaki czas uzyska Michał Bębenek? On za chwilkę wjedzie na metę, już go słyszymy, już pokonuje ostatni fragment trasy, ostatnie metry i za chwilkę przekonamy się, jaki ma czas. Spoglądamy jeszcze na tablicę wyników i jest dużo lepszy czas. 2 minuty 29 sekund to załoga numer 2, Michał Bębenek. No ale czekamy niecierpliwie na, proszę Państwa, Kajetana Kajetanowicza, na czas Kajetana Kajetanowicza, załogi numer 1. I już zbliża się do ostatniego ronda, proszę Państwa.
pokonuje ten fragment. Dosłownie za, myślę, 15-20 sekund będziemy znać wynik, który zyskał właśnie Kajetan Kajetanowicz na tej próbie. Już za chwilkę się o tym świetnie przekonamy. 2 minuty 29 sekund to czas Michała Bębenka. Jaki czas uzyska Kajetan Kajetanowicz? Myślę, że już zbliża się do mety. Za chwilkę meta lotna, po niej meta stop. I za chwilkę przekonamy się, jaki ma czas. Jaki ma czas Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran. 2 minuty 25 sekund i proszę Państwa, jest to bardzo dobry rezultat, ale musielibyśmy porównać go jeszcze z rezultatami uzyskiwanymi przez pierwszą dziesiątkę zawodników i tak dobiega końca pierwszy przejazd odcinka specjalnego po Świdnicy. Żegnałem się z Państwem Karol Ferenc i Jarosław Krawiec. No, dziękuję ślicznie za uwagę.